Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie przedstawiającym serwer Virtual NT2. Są ze mną Asira. Cześć. I Morfeusz. Siemano. Wejście kosztuje medal portalu 500k Yang, czyli 500 tysięcy, milionów, nie wiem tam dokładnie. Oraz 3-osobową grupę i minimum 220 level. Na pierwszym piętrze mamy 4 metiny odrodzenia, które trzeba ubić. Zostaniemy przeniesieni za 10 sekund na drugie piętro. Gdzie musimy wydropić przydział dla górnika, a następnie przenieść go na posąg. Powinno to dropnąć dość szybko. A, tylko nie ma tu takiego dużego restu. Przenosimy przydział dla górnika, który dropnęliśmy, na posąg i zostaniemy automatycznie przeniesieni na trzecie piętro. Tutaj musimy ubić mumię. Jakieś moby. Po ubiciu mumii zostajemy przeniesieni na czwarte piętro, gdzie mamy już Azraela, naginik śmierć oraz elitarną mumię, którą ubijemy na końcu. Ponieważ po ubiciu mumii przeniesie nas na następne piętro. Po zabiciu elitarnej mumii zostaniemy przeniesieni na piąte piętro. Będzie już antyczna mumia głównym bossem oraz również Azrael, śmierć i Nagini. Tutaj również antyczną mumię ubijamy na samym końcu. Я могу еще отзывать. По убитию мумии застанем перенесены на шестое пятно, где мамы również Azraela, śmierć Nagini oraz żabę. Żabę, co z tą? Złowapy ją się tłucze. Koksim. Ktoś musi. Żaby się bije w zimorodkę. No wiem, no cały czas jestem w zimorodkach. Boskie na smoka czy zimorodki? Boskie. Zimorodki. Słodki. Zimorodki. Na smoka to zimorody, no. Pośrednie, nie? No. Oczywiście chciałbym serdecznie pozdrowić całą gildię Bailando. Naszego pro elo koksa, lidera gildii. Po ubiciu złotej żaby zostajemy przeniesieni na siódme piętro, gdzie mamy diabelskiego elfa oraz szamana zombie. Elfa trzeba ubić. Również ostatniego. Кто сумеет хоть чем-то у публики вызвать восторг.
No i po ubiciu elfa zostaniemy już przeniesieni na ostatnie piętro. I ósme. Tu znajduje się właśnie boss, do którego dążyliśmy. Beran Setao. Mogę coś jeszcze dodać do poprzedniego piętra? Mhm. Jeżeli nie uda się ubić elfa, jeżeli ktoś struje elfa, to po to jest tam ten szaman zombie, że jak się ubije tego szamana zombie, to i tak przenosi na kolejne piętro. O, taki dodatek. Nawet nie wiedziałem. Rapty, dwa razy tu byłeś, więc wiesz. No, dwa razy w życiu byłem i to dzisiaj. W ogóle wiesz, że ja ci policzę te wszystkie szkaty Azraela, to ci się nie wypłaci. Co, mdlimy go, czy jedziemy z buta? Ja wiem, ja to bym go próbował z buta. No to dawaj, tylko weź buffy może, czy coś. Dobra. To ja się na niego rzucę, a wy go dobijecie, dobra? Dużo mu nie zostało, ubij go. Serio? Padłeś? O, padłem. Jakoś dziwnie. No to teraz jest otruty, że się nie zregeneruje, to go ubijam. Leży po czwarty. No i mamy kompas. Znowu kompas wikingów. Ile teraz? I złoto smoka. Mamy 42 bryły. Dokładnie 6. I dropnęło 26. Czyli 20 bryłów do pełni. Ogólnie to nie za bardzo. No ale. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania moich filmów. Kurwa, to wypę. Dobrze, ja to powiem. Nie, słuchaj, to się wytnie, nie? Na tę mapę wchodzimy u... Jak ten NPC się nazywał? Niepokaźny pieszy. Niepokaźny pieszego. Niepokaźnego pieszego. Ty, Morfi, widziałeś, jak tyłek się zasłoniła? Tym pomponem? No, widziałem. Tylko weź buff mi może, czy coś. I'm gonna